jestem pracownikiem DCT Gdańsk S.A. Pracuję w tej firmie od 2010 roku, od października, na stanowisku kontrolera. Niestety bywa tak, że wykonuję pracę na wyższym stanowisku, czyli operatora suwnicy RTG, które widzimy, te niższe takie suwnice za nami. No jak na razie 3 lata pracuję na tej suwnicy. No nie dostawałem pieniążków za wykonywaną pracę na tym wyższym stanowisku. Cały czas pracuję na tym stanowisku kontrolera i za to otrzymuję wynagrodzenie. No niestety 3 lata poświęcone na pracy na suwnicy RTG nie przełożyło się to na finanse, tak, moje. Więc myślę, że nie jest to do końca tak fair. Przy wielu moich prośbach i próbach dogadania się z dyrekcją, z zarządem, próbą wyciągnięcia od nich informacji, dlaczego no nie jest mi takie wynagrodzenie wyższe płacone, tak naprawdę nie dostałem konkretnej odpowiedzi nigdy. Zawsze byłem zbywany gdzieś tam na drugie tło i tak dalej. Jestem pracownikiem DCT od 2007 roku. Pracę zacząłem praktycznie w momencie, gdy zaczęła się jakiekolwiek ruchy w firmie DCT, więc jestem od samego początku. Zarabialiśmy na początku dosyć dobrze, wszystko wyglądało bardzo optymistycznie z mojej perspektywy, gdyż przenosiłem się z innego portu do DCT z perspektywą długoletniej pracy. No niestety po kilku latach sytuacja zaczęła się pogarszać u nas w firmie. Pogarszać względem pracowników, tak, bo firma odnosi rozwój dalej, rozwija się bardzo, bardzo dynamicznie. Jest kolejna rozbudowa do drugiego terminalu, więc tylko że w żaden sposób nie przekłada się to na nasze zarobki, na atmosferę w pracy i pracowników. Dlatego też w 2013 roku postanowiliśmy założyć związek zawodowy. Ciężko było ludzi przekonać do tego, aby wstąpili w związek zawodowy, żeby uwierzyli w to, że związek zawodowy może odnieść sukces w naszej firmie. Ale dzięki akcjom, które żeśmy podjęli, zarówno ulotkowym, jak i rozmowom, spotkaniom poza firmą, z ludźmi w domu prywatnie, udało nam się przekonać dużą rzeszę ludzi. Obecnie jest nas 160 ponad. Cały czas prowadzimy negocjacje z firmą odnośnie układu zbiorowego. Niestety negocjacje nie idą na razie w dobrym kierunku. Próbujemy to zmienić w jakikolwiek sposób możemy. Ostatnimi miesiącami zaczęła się budowa drugiego terminala DCT-2, drugiego nabrzeża, które będzie docelowo większe jeszcze niż to, które jest już teraz. Prace mają potrwać około 3 lat. No i mamy przyciągać największe statki tak naprawdę świata, żeby to do nas, i przeładunki mają się też zwiększyć chyba dwukrotnie. No a w firmie nie ma tak naprawdę stabilizacji, bo ja pracuję od 5 lat w firmie, jestem cały czas na umowie na czas określony. Dużo moich kolegów też jest na takich umowach, no i niestety no nie mamy stabilności takiej, nie możemy tak naprawdę nic sobie zaplanować, bo nie wiemy, co z tymi umowami będzie. No, dużo chłopaków też ode mnie, dużo osobom, doświadczonym operatorom, umowy nie zostały przedłużone. Byli to doświadczeni naprawdę operatorzy, fachowcy w swoim fachu. No, umowy nie zostały przedłużone, po prostu no, skończyła się umowa, dziękujemy, do widzenia. Na takiej zasadzie to wyglądało, bez żadnego tłumaczenia, bez niczego. Przyłączyłem się do związku zawodowego, który powstał w firmie DCT Gdańsk S.A. No i próbujemy tutaj z chłopakami razem rozwiązywać takie problemy właśnie jak moje.
No jednak też zarząd, dyrekcja jest oporna w rozmowach z nami. Nie chcą z nami rozmawiać, a jak już chcą, no to też żadnych konkretnych informacji nie przekazują nam. Że takie odbijanie piłeczki tak naprawdę. Od 4 lat jestem pracownikiem firmy DCT. Pracuję na umowie na czas określony. Przystąpiłem do związku, ponieważ chciałbym mieć jakiś realny wpływ na to, co dzieje się w firmie. Chciałbym, żeby ludzie w firmie DCT godnie zarabiali, żeby byli ludzie w pracy szanowani i żeby były te umowy na czas określony. Jestem najlepszym przykładem tego, złych praktyk w firmie. Tak naprawdę o swoim zwolnieniu dowiedziałem się z dnia na dzień. Zostałem poproszony do biura pani od HR-u w trakcie pracy, czego się w ogóle zupełnie nie spodziewałem. Pracodawca poinformował mnie o tym, że dostaję wypowiedzenie. Gdy się zapytałem go, jaka jest tego przyczyna, nie udzielił mi żadnej informacji, powiedział, że to nie jest moja sprawa, że jestem zwykłym pracownikiem na umowę na czas określony i że mi się nie muszą tłumaczyć. Uważam, że ta sytuacja jest bardzo niekomfortowa, ponieważ przez 5 lat nienagannej pracy nie miałem ani żadnej nagany, żadnego kwita, a zachowanie pracodawcy wobec pracowników uważam, że było bardzo nie w porządku i było niestosowne i nieadekwatne do sytuacji. Na szczęście koledzy i przyjaciele z DCT i nie tylko wstawili się za mną. Mogłem zawsze liczyć na ich pomoc i dzięki temu jestem tutaj z wami i mogę mówić. Jaka jest ciężka współpraca z pracodawcą? Może zobrazować historia, która wydarzyła się zeszłej jesieni. Pracodawca chciał zwolnić dwóch naszych kolegów, w sumie chyba i wyłącznie za działalność związkową. Na szczęście związek dał radę kolegów wybronić, koledzy dalej pracują, a spowodowało to tylko większe zaufanie dla związku i przystąpienie większej ilości ludzi i zaangażowania się w związek. Jesteśmy dużym zakładem pracy, przynosimy duże profity dla naszych właścicieli. No i tak nie do końca dla pracowników jest to dobre, bo nie pensje stoją praktycznie od 2007 roku. Była mała podwyżka, ale to nie jest dla pracowników satysfakcjonujące. W związku z tym prowadziliśmy akcje ulotkowe, byliśmy nawet większą grupą u prezesa, co nie do końca tak jakby przekonuje właścicieli i kadrę zarządzającą, że ten związek jednak chce i chyba ma coś do powiedzenia w tej firmie. Gdzie jesteśmy z naszym związkiem? Negocjujemy układ zbiorowy. Parę rzeczy udało nam się dotychczas wygrać. W grudniu prowadziliśmy akcję ulotkową. Tematem było uzyskanie dodatku za święta i częściowo to się było naszym sukcesem. Udało się. Dodatek został przyznany. Na wniosek Komisji Zakładowej została przeprowadzona kontrola przez Państwową Inspekcję Pracy. Chodziło o wypłacenie świadczeń pieniężnych dla pracowników za pracę na wyższej kategorii. No i kontrola przyniosła skutek, pieniądze zostały wypłacone.